Hej, tu Karolina, witam Was w wyjątkowym filmie na moim kanale. Nie mam po co robić tutaj tajemniczego wstępu, bo tytuł wszystko zdradza. Napisałam e-booka i chciałam się tym z Wami podzielić. Jestem przeszczęśliwa, a jednocześnie dosyć zestresowana. Zapowiadałam ten dzisiejszy film w piątkowych ulubieńcach, bo dzisiaj mamy 8 maja, jeżeli oglądacie go o czasie, czyli środę. I jutro jest premiera mojego e-booka. Nie zdradzałam tego nigdzie na YouTubie. Wspomniałam już w weekend, ogłosiłam to na Instagramie. I jutro już jest ten wielki dzień, także jak widzicie, jestem strasznie podekscytowana i nie mogę w to wierzyć. Chciałam nagrać ten film, żeby móc podzielić się z Wami historią powstania tego dziecka, bo wydaje mi się, że warto jest przybliżyć Wam, jak do tego doszło, że napisałam e-booka. Jest to e-book z przepisami i gdyby ktoś kilka miesięcy temu powiedział mi, że wydam e-booka z przepisami, powiedziałabym, słuchaj, co? To nie dla mnie. Dlaczego? Generalnie cały ten pomysł na stworzenie e-booka to był maksymalnie spontaniczny proces, co jest tak rzadko w zgodzie z moją osobą, że ja jestem w szoku, ale tak po prostu musiało być. Kiedy byłam w Edynburgu, cały czas dostawałam od Was wiadomości z prośbą o jakiś przepis, że chcecie zrobić szarlotkę, że chcecie zrobić chlebek bananowy, że chcecie zrobić curry i prosiliście o linki. Potem była kolejna akcja, że właśnie strona przestawała działać, teraz to już w ogóle nie działa, więc też nie miałam Was za bardzo dokąd odsyłać. I pamiętam, spacerowałam sobie w Edynburgu i przyszło mi do głowy, że może by tak wydać e-booka z wszystkimi moimi przepisami, którymi dzielę się od lat, złożyć je w jednym miejscu i dać Wam możliwość korzystania z nich na co dzień. Bo tak, część z tych przepisów są przepisy archiwalne, przepisy, które gdzieś tam się pojawiały i do których było trudno dotrzeć, tak? Jeden był w jakimś tam foodbooku, jeden był w foodvlogu, o innym to wspomniałam w ulubieńcach, ale finalnie się wcale nie podzieliłam przepisem i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, zrobiłam burzę mózgu mojego i pomyślałam, co zrobić, żeby jak najszybciej wydać tego e-booka, żeby dać Wam te przepisy, żeby to pięknie wyglądało i żeby to jak najsensowniej zorganizować. I wtedy postanowiłam połączyć siły z dziewczynami z Faumaga. Patronem medialnym oraz ogromnym wsparciem e-booka jest Faumag, czyli magazyn bez przesady. Możecie go kojarzyć, ponieważ byłam na okładce Faumaga w październiku, z tego co pamiętam, w każdym razie w zeszłym roku. Jest to magazyn prowadzony przez Weronikę i Łucję, które są moimi bliskimi kumpelami i którym kibicuję z całego serca, ponieważ wszystko to, w co oni wierzą i co pokazują u siebie, to jest absolutnie zgodne z tematyką i moją filozofią życiową. Także Weronika jest grafikiem, zgadałam się z dziewczynami, napisałam e-booka. Częściowo napisałam go już w Edynburgu, czasami tam mówię, że o, pracuję nad czymś. Właśnie, zazwyczaj pracowałam właśnie nad e-bookiem. I większość z tych przepisów, prawie wszystkie miałam już spisane w Edynburgu, bo to są moje przepisy, które przygotowuję od lat lub od jakiegoś czasu, sprawdzone, stestowane. Nie miałam jednak wszystkich zdjęć, a chciałyśmy zrobić premierę jutro, czyli 9 maja, zaraz Wam powiem czemu. Więc musiałam się spiąć i słuchajcie, wróciłam do Polski w niedzielę i od poniedziałku do środy nie wychodziłam z kuchni, nagrywałam, znaczy gotowałam i robiłam notatki oraz robiłam zdjęcia po to, żeby w ciągu 5 dni mieć gotowego e-booka. To było istne szaleństwo, ale bardzo nam zależało, żeby właśnie mieć wcześniejszy termin, żebyśmy mogły pracować nad jego ulepszeniem i szatą graficzną przez kolejne tygodnie, aż do premiery. Czemu premiera 9 maja? Jutro jest 9 maja. Wyjątkowy dla mnie dzień, bo to są moje imieniny. Jestem z takiej rodziny, która obchodzi imieniny, więc cały ten dzień był dla nas w domu i dla mnie świąteczny, dlatego postanowiłam zrobić premierę właśnie w ten dzień. Generalnie e-book jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to zbiór wszystkich moich ukochanych przepisów. Żeby nie było, ja nie zamieniam się w blogerkę kulinarną. Uważam, że są niesamowici blogerzy na całym świecie i w Polsce, którzy są prawdziwymi wirtuozami w kuchni. Ale jednak tak się stało, że Wy lubicie robić moje przepisy, a ja bardzo lubię gotować i rzeczywiście kilka takich sprawdzonych przepisów mam. Kilka, ponad 30, bo w e-booku jest 30 dań, ale część z nich składa się z podprzepisów, więc jest około 40 przepisów w całym e-booku. I był to swego rodzaju zamknięty projekt. Ja się śmieję, że to nie jest początek mojej kariery kulinarnej, tylko taki archiwalny album z moimi ukochanymi przepisami. I jeszcze dodam, że e-book jest podzielony na 3 części. Mamy śniadania, czyli mój ulubiony posiłek, dania wytrawne, gdzie znajdziecie i dania gotowane, i sałatki, ale zazwyczaj całe takie danie składające się z różnych rzeczy, moje ukochane bowle i wiele, wiele innych. Też one są podzielone, jest część dań takich bardziej klasycznych polskich, innych trochę bardziej azjatyckich, trochę bardziej włoskich, jest dużo miszmaszu, także dla każdego coś miłego i na koniec oczywiście moje ukochane desery. Co jeszcze chciałam dodać, to oczywiście to, że ten e-book nie mógłby się ukazać, gdyby nie Wy, gdyby nie Wasze wsparcie i gdyby nie Wasze zainteresowanie. Także dziękuję Wam, dziękuję z całego serca za to, że jesteście i za to, że Was to ciekawi, za to, że korzystacie z tych przepisów, bo dla mnie jest to ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Jeszcze chciałam właśnie dodać, że ja często improwizuję w kuchni, zresztą piszę o tym też w e-booku. W e-booku znajdziecie cały taki wstęp, który opowiada moją historię z gotowaniem, ale ja w kuchni zazwyczaj improwizuję, przez co ciężko jest mi przedstawiać Wam te przepisy, ale te, które udało mi się gdzieś tam wypracować, których udało mi się nauczyć bez konieczności zapisywania, tylko gdzieś tam już w pamięci miałam te proporcje i to, jak one powinny wyglądać, no to specjalnie właśnie na potrzeby e-booka je spisałam po to, żebym nie odpisywała Wam na wiadomości za każdym razem, że to była pełna improwizacja. Na koniec co mogę powiedzieć? Rusza sprzedaż o północy, czyli w pierwszych chwilach 9 maja, to jest czwartek, i do niedzieli, czyli mamy 9, 10, 11, 12, do końca 12 maja obowiązywać będzie cena promocyjna. Cena e-booka to jest 34,90, a do końca tygodnia jest to 29,90, także jeżeli macie ochotę sprawić sobie tę książkę z przepisami, to zachęcam zrobić to w tym tygodniu, bo się opłaca. Jeszcze dopinamy szatę graficzną z Wero na ostatni guzik, dlatego jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak będzie wyglądał e-book, zapraszam Was na mojego Instagrama, Karolina Sobańska. Mam też dla Was link w opisie, bo my w tym momencie jeszcze pracujemy nad okładką, więc nie chcę Wam tutaj jakichś przedawnionych, nieaktualnych obrazów pokazywać. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście. Mam ogromną nadzieję, że e-book Wam się spodoba, że wszyscy zainteresowani go zakupią i będzie się Wam sprawdzał. Dziękuję jeszcze raz dziewczynom z Faumaga. Oczywiście ja zapomniałam o najważniejszym. E-book jest do kupienia na stronie Faumaga, który jest patronem medialnym i wydawcą e-booka. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Pamiętajcie, że do końca tygodnia jest zniżka. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, dziękuję Wam za całe wsparcie i trzymam kciuki za Wasze wypieki i za Wasze gotowanie. Całuję Was i ściskam bardzo mocno. Do zobaczenia w kolejnym filmie już w piątek. Będzie to zapowiadany weekly vlog i oczywiście zachęcam też do oglądania podcastów w każdy poniedziałek. Dzięki, pa!